Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie, Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie, Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie, patent za patencie, to Dziadzi orędzie. Cześć, witacie detailingowy Dziadzia, dzisiaj ze mną Blue and Green, Ceramic Plastic Coat, czyli powłoka na plastiki. Wybacz za oświetlenie. Robię to w pokoju z tego względu, że no, to będzie szybki strzał, bo lampa przygotowana. Będę chciał zacząć test od lamp. Zobaczyć, jak długo posiedzi. Lampy, dzisiaj mamy listopad, bodajże 5 chyba. Lampy to tak, sobota i lampy wskakują na auto w poniedziałek. Teraz tak, jeżeli chodzi o aplikacje. Na klasycznych plastikach, jeżeli chcesz zostawić połysk, to aplikujesz i zostawiasz. Jeżeli chcesz, żeby ten połysk był jeszcze bardziej widoczny, aplikujesz dwie kolejne warstwy. Jeżeli chcesz, żeby było matowo, aplikujesz i docierasz. Lampy przygotowane, liźnięte były FX Protect, odtłuszczone na końcu, wiadomo, Avery Denison. Mój ulubiony mistrzunio, który idealnie odparowuje. Pachnie jak powłoka. Grafenowa. Nie jest męczący to zapach. I teraz tak. Wyznacznikiem smużenia będzie, widzisz, lampa na suficie. Jest idealna. Dlatego tak ustawiłem. Aplikował będę tak. Jedna lampa, czyli tu mamy lampę prawą. Będę chciał położyć jedną warstwę i zostawić. Drugą warstwę, drugą lampę, czyli lampę lewą, będę chciał położyć dwie warstwy. Jak warstwujemy produkt? Produkt aplikujemy, jeżeli chcemy uzyskać połysk. Dobra, nie będę się z tym męczył. Produkt aplikujemy, słuchaj, i czekamy, aż stwardnieje i uzupełniamy kolejną warstwą. I to jest wszystko. Jak się to będzie aplikować, nie mam pojęcia. Pierwsze podejście. Zobaczmy. Wow, widziałeś to? Ja cię nie mogę. Wiadro wlałem od razu. Od razu wylałem wiadro. Kurczę, ale poleciało. No i zobaczmy. Idealnie, no co no. Perfekcyjnie. I już. I teraz tak, patrzę. Jak to, czy to samo odparuje? Pewnie tak. Ok, słuchaj, teraz tak. Odkładam tę lampę. Biorę tę. Tę odkładam. Lewa idzie tu. Niech sobie odparowuje. A teraz tak, aplikacja na tę lampę. I tu będę chciał dać dwie warstwy. O, słuchaj, szybko wysycha ta powłoka. Solidnie nasączyłem, ale czuję, że muszę uzupełnić. Ojej. No. Jakbym wziął płatek kosmetyczny, zdecydowanie byłoby lepiej. No dobra, lecimy. Aplikacja idealna. Zapach jak klasycznej powłoki, słuchaj. Tutaj się nic... niczym się ta powłoka nie wyróżnia. No dobra. I tutaj będę chciał dać dwie warstwy. Nie wiem, która jest godzina, nie mam telefonu. Tak czy tak, będę chciał przyjść tutaj przynajmniej... Znaczy zaraz, tam było... A, że po... inaczej. Jak chcemy mieć plastik matowy, to minuta, dwie maksymalnie i docieramy. Jak chcemy, żeby połysk był lepszy, nie docieramy, czekamy, aż powłoka stwardnieje. Więc ja czekam. Słuchaj, dwie minuty i słabo to widzę, bo mi to w ogóle nie odparowuje. Tłuścioch jak był, tak jest. W ogóle nic nie odparowuje. Kompletnie. Więc co? Docieramy. Może inaczej to będzie, jak to będą jakieś miękkie plastiki. Może produkt się wtedy wchłonie. To będziemy testować dalej. Tutaj jednak zdecydowanie
Trzeba będzie chyba dotrzeć. Fajne mikrofibry. Naprawdę. Do powłok super. Ok. Teraz tak. 2 minuty minęło. 2:30 tak naprawdę od aplikacji tej. Tutaj cały czas jeszcze jest. No cały czas są smugi. Ciekawe, czy one znikną. Może kurczę zostawię do stwardnienia. Dobra, to zrobię tak. Ta pierwsza jedna porcja zostaje. Nie ruszam. Tu zobaczę, jak to się będzie docierać. Ojej, idealnie. Oja. Super. Ujuj. No słuchaj, widać. Jakby ci to powiedzieć, te szkło takie rzeczywiście, ten połysk, kurczę, widać, że coś jest, że na tej lampie coś usiadło i to całkiem przyjemnie. Poślizg. Bardzo idealny. Bardzo idealny, bardzo fajny. Zero wysiłku. Słuchaj, tak sobie przejeżdżam. Bajeczka. Kurczę, fajnie jakby ona długo posiedziała, bo rzeczywiście może być to powłoka na lampy, która będzie bezproblemowa. Będę na tych lampach, słuchaj, chciał zbadać i Jayona, i Deluxa. Zobaczymy, co lepiej usiądzie, co dłużej posiedzi. Będę powoli testował powłoki na lampach, bo na internecie widzę, że tego nie ma takich, raczej rzetelnych, że no, co z tego, że jak coś się zaaplikuje. Chcę zobaczyć, jak to będzie z użytkowaniem takich powłok. Deluxe jest fantastyczny, Jayon też jest fantastyczny, ale będę chciał też i klasyczne powłoki wrzucić, zobaczyć, co tak naprawdę najlepiej się sprawdzi. Dobra, słuchaj, lecę dalej. Teraz tak, ta lampa. Tu dotarłem, przepraszam. Czy tutaj coś mi odparowuje? No kurde, nic. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Ona jest taka troszeczkę tłuściutka i tu może być problem z odparowywaniem. Nie, docieram. Tutaj na tym, na takich plastikach się nie sprawdzi. Tu nie ma gdzie się wchłonąć w plastik, więc ojej, ale praca, rewelacja. No coś pięknego, słuchaj. Naprawdę, im dłużej, tym lepiej. Bajeczka. Naprawdę super. I teraz tak. To jest lampa prawa. Prawa lampa, jedna porcja i zostawiam, odkładam. Tutaj zarzucę 2 porcje produktu. Jeszcze nasączony. Wydajność produktu sroga. Naprawdę. No, tak delikatnie postaraj się, dziadzia. Ojej. No nie da. Strasznie się dawkuje z tego. O, jakiś paproch z plastiku. Tego to nie chcemy. Dobra. I jedziemy. Ale teraz na przykład, słuchaj, aplikując, jak jest ta powłoka, jakiś taki delikatny opór mam. Tak jakbym zbierał tamtą powłokę, więc myślę, że podwójna aplikacja na lampach moim zdaniem jest bez sensu. Może to się sprawdzi przy plastikach jakichś miękkich, zderzaki, listwy. Zobaczymy. Dobra, teraz tak. Pamiętamy, tu mamy 2 porcje. Czas start, zobaczymy, jak długo będzie to odparowywać. Godzina u mnie 14:28. Zgadza się. No siedzi. Zobaczymy. Minęło 5 minut i w dalszym ciągu są smugi. Nic się nie zmienia. Nic, czekam dalej. Możliwe, że to w ogóle się nie wchłonie, tylko jest do dotarcia. I możliwe też, że ta powłoka na przykład na lampach się nie przyjmie. Wcale nie jest powiedziane, że będzie luksus. Jest to twardy plastik. Nie wiem, jak depo, czy zabezpiecza. Myślę, że tak, zabezpiecza jakąś swoją powłoką, bo przymywając na dzień dobry przed liźnięciem pastą polerską, jakaś tam minimalna hydrofobowość była, więc możliwe, że ma szkło jakieś zabezpieczenie fabryczne, na pewno. Tutaj myślę, że też, bo inaczej to po roku by były żółte jak pięty mnicha. No dobra, czekamy. Jak widzisz, 12 minut i w sumie dla mnie to się tutaj wiele nie zmieniło. Założę rękawiczki i zobaczymy, czy nie dotrę. Prawdopodobnie dotrę. Ileż będę czekał? Myślę, że to smużenie takie
Ty tego nie widzisz, zapewne, ale ja widzę. Jest takie smużonko, gdzie widać, że powłoka jest niedotarta, a nie chciałbym, żeby mi to przyschło, kurczę, bo nie wiem, jak później się zachowa, jeżeli przyschnie, czy na przykład kolejne uzupełnienie zdejmie to przysmużenie, więc tutaj nie będę ryzykował. No dobrze, na lampach może być, kurczę, średnio, no nie wiadomo, no, ciężko mi powiedzieć. Teraz tak, sprawdzę palcem. Tak, tłusto, nie wchłania się ten produkt, nie odparowuje, on jest taki tłuściutki. Docieranko, no co? Czyli tak, prawa lampa, jedna, ojej, teraz, łoja. Słuchaj, im dłużej na lampie, tym lepsze docieranie. O, tutaj śmiało, temperatura pokojowa zostawiasz na 10-15 minut. O ja. Igła. Rewelacja. W ogóle po takim czasie to tak wygląda, jakby został jakiś taki olejek, można powiedzieć, o, tłuściutki, i tylko go zbierasz. Już. I już. I nie wiem, co dalej. Tak naprawdę... No jest idealnie. Teraz kolejna rzecz. Maskowanie. Już ci mówię. Tu mam takie rysy, takie były. Tu pamiętam, co było. Jest. W ogóle fajne jest to, że rzeczywiście widać, że w tej lampie podbiło połysk w tym szkle. Takie nasączone, takie nasycone się zrobiło. Naprawdę przyjemnie. Naprawdę przyjemnie, super. Czuję, że na plastikach może to robić mega robotę. Dobrze, słuchaj, teraz tak. Wyłączam stoper, żeby nie było. Zakończ, kurczę, ten cygarek. Pstryk. Resetuj. Wychodzimy ze stopera. Tak jak mówiłem, 5 listopad, sobota, 14:43. To jest najmniej ważne. 5 listopad. Aplikacja, montaż tych lamp, będzie to pooniedziałek, czyli 7 listopada. Kliknę też aparatem fotę, żeby wiedzieć, jakie kilometry. Film prawdopodobnie czerwiec, maj, nie wiem. Kawał czasu, więc kilometrów się nazbiera. Akurat będzie to okres zimowy i zobaczymy, jak zachowa się ta powłoka na lampach. Ja Ciebie zaproszę do dalszej części filmu i prawdopodobnie, przepraszam, z tym produktem, słuchaj, wlecę do w Audi, przepraszam, nie do, wlecę na Audi i to będzie pod szybie. Wyczyszczę, odtłuszczę, tam będę chciał położyć i możliwe, że to zrobię jutro, więc będzie akurat taki, kurczę, teścik i na lampach, i na podszybiu. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Straight to a penthouse, Miami Beach. Yeah, yo. They can talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the feet. I beat these niggas out sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the whip, put it up for my seats. No cure for the IG disease. Do anything for club. 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 They do anything for clout, anything. Do anything for clout. Huh. Bitch, watch your mouth, watch your bitch, stay in your place. Play. Bitch, get out the way. Ooh. My bitch on your ass, you pay. Yeah. No disrespect, the nigga be trippin', but we love, yeah. Trippin', swappin' that cost on my bitch. I bought her the limo, she bought me the race. Practice, 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 make breakfast, nigga, it's never too late. Never, never, never. I take the out of the state. I take the soul out of the state. Then I take the bills up out of the bank. Racks, the plug in the media fake. Shout out the DM, you're straight. Right. I'm not gonna fight on the plate. Sippin' no toxic waste. On the low with your bitch in this game. On the low, mask on the face. She got me in shape. She like a push, she gon' leave these shapes. Gone. I put 2 million in safe, just in case. Don't go my way, don't care. My kids gotta have money, not just me. That's just selfish. Ooh, I said they cry out the king like Michael Elvis. Ooh, the world is wild. He died, don't lie, they don't help him. Ooh, you just wanna eat up the drip, but you cannot help it. Straight to a penthouse, Miami Beach. Yeah, yo, niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. I beat these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. Put it up for my seats. No drip for the IG disease. Do anything for club. 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 All our people need to hear this. It's a lot of niggas on my head.
anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. Do anything for clout. Bitch, watch your mouth. Bitch, stay in your place. Bitch, get out the way. My bitch on your ass, you pay. No disrespect. The nigga be tripping, but we love, yeah. Swapping, I cost on my bitch. I bought her the limo, she bought me the race. Practice, 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 make breakfast. Nigga, it's never too late. Never, never, never. I take the tss out of the state. I take the soul out of the state. Then I take the bills up out of the bank. Racks, the plug in the media fake. Shout out to DM me straight. I'm not gonna bite on the plate. Sipping no toxic waste. On the low with your bitch in this game. On the low, mask on the face. Chase, watch it, that's how we in shape. She back up, but she gon' leave these states. She gone, I put 2 mil in the safe. Just in case, don't go my way. Don't care, my kids gotta have money. Not just me, just selfish. Ooh, I take the crown off the king like Mike did Elvis. Ooh, the world is wild, he died, don't lie, they don't help him. Ooh, you bitch wanna eat up the drip, but you cannot help it. Strap, straight to a pen, how I am the beach. Yeah, yo, niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. They don't want it. I beat these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the cheek. No dobrze, cropping widziałeś. Na lampach moim zdaniem, kurczę, będzie słabo. Ale teraz tak jak obiecałem, dzisiaj montaż lamp i od razu postanowiłem wysmarować powłoką, zaaplikować może tak, pod szybie. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację, no bardzo prosta, bezinwazyjna, można powiedzieć. Produkt jest bardzo płynny i słuchaj, może być mało oszczędny. Plastik pije go jak wściekły, naprawdę. Przez tą swoją płynność ja czułem, jak ten plastik go ciągnie, dosłownie. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację, dla mnie najfajniejsze wykończenie jest tu na końcu. Dlaczego? Z tego względu, że tutaj, jak aplikowałem przed tasiemką, to jest prawa strona auta, żeby nie było, bez docierania. I rzeczywiście największe nawilżenie, można powiedzieć, i największy połysk i maskowanie. Mistrzem maskowania, widzę, nie jest ten produkt. Tu jest największy połysk. Idąc dalej, jak wiadomo, aplikacja i czas dotarcia tutaj był najkrótszy, z tego względu, że zanim zaaplikowałem tutaj na końcu, jak wiadomo, później wziąłem mikrofibrę, zacząłem docierać. I tu jest jeszcze w miarę połysk, ale przechodząc do lewej strony maksymalnie, tu już jest przyjemnie. I moim zdaniem, słuchaj, jeżeli miałbym się bawić tym produktem, to aplikacja i czy bym czekał te minuta dwie? Raczej nie. Moim zdaniem zacząłbym docierać. Od razu zaaplikować sobie dany element i powolutku zbierać. Dlaczego? Z tego względu, że od razu jak rozprowadza, jak zbierasz, to również rozprowadzasz produkt. I zauważyłem, że równiej mi się położył. Także wykończenie bardziej mi się podoba z dotarciem. No nic, słuchaj, no u mnie jest... Co u mnie jest? U mnie jest, tak jak widzisz, 7 listopada. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po okresie zimowym. Interesuje mnie jak najbardziej, słuchaj, tutaj widzisz, jaka odcina, przyciemnienie jest kozackie, naprawdę kozackie, stąd dlatego wziąłem też aparat, żeby mi nie rozjaśniało i nie nabłyszczało, bo GoPro jest na tyle wstrętne, że troszeczkę, można powiedzieć, że przebarwia, tak, dodaje połysku, stara się rozjaśnić dany element, a tutaj mogę sobie, widzisz, sterować. I mamy ciemno, nic nie widzimy i to jest... Znaczy mogę jeszcze rozjaśnić, ale to nas nie interesuje. I nas interesuje tak, jak moim zdaniem widzę ten plastik. Więc słuchaj, żeby ci to zobrazować, zobacz. Widzisz połysk, różnicę? Jest, co? Kolosalna. I dlatego ja osobiście, jeżeli miałbym aplikować produkt, zdecydowanie z dotarciem. Tak samo i tu, ale wiąże się to zdecydowanie z mniejszym przyciemnieniem. Bardziej takie matowe, przyjemniejsze, satynowe wykończenie. Tutaj mamy nawilżenie takie maksymalne. Zresztą widać, kurczę, podobnie tutaj. Widać, nie? Jest różnica kolosalna w przyciemnieniu. Kwestia tylko teraz, słuchaj, jak długo posiedzi. Nie będę dokładał kolejnej porcji, bo ja już nie chcę, żeby mi się to bardziej błyszczało. Nie ma mowy. Moim zdaniem jedna porcja i to jest wszystko. Pierwsze odczucia. Od razu powiem, że myślę, że produkt posiedzi mega grubo. Z tego względu, że ja czułem, że ten plastik naprawdę tak jakby go wchłaniał, jakby go pił przez tą swoją płynność, to co mówiłem wcześniej. Także słuchaj, z mojej strony
To wszystko. Dzisiaj, w dzisiejszym filmie udało się, że nie widzisz mojego wstrętnego ryja. Także możesz, widzisz, spokojnie sobie oglądać. Teraz tak. Na końcu filmu, czyli jako propozycja, pojawi ci się trwałość. Jeżeli chodzi o cropping, też będę chciał wrzucić, ale to dopiero gdzieś za 2-3 dni podniosę machę. Także na końcu filmu będą kropelki, a później w propozycji filmu na samym końcu właśnie, jak zachowywał się produkt po zimie, czy w ogóle jeszcze siedzi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!